Pragnę ujrzeć Twe oblicze. Żyjemy pragnieniami. Jakie nosisz w sobie pragnienia, jakie ja noszę w sobie pragnienia? Bardzo często skupiamy się na tym, co jest na wyciągnięcie ręki. Chciałbym odpocząć, chciałbym się może z kimś spotkać, chciałbym przeczytać jakąś fajną książkę. Ale czy mam czasami takie pragnienie, żeby spotkać Boga, żeby ujrzeć Jego oblicze? To zwierzę, które tam się pojawia, że pragnie wody, łania, to taki obraz dosyć idylliczny pewnej sielanki. Natomiast myślę, że są takie momenty w naszym życiu, że tak, chcę zapragnąć spotkania Boga. Ktoś by powiedział, może to jest niebezpieczne, może człowiek nie powinien tego pragnąć. A psalmista mówi, jak łania pragnie wody ze strumienia, tak moja dusza chce się z Tobą spotkać, bo wiem, że bez tego nie żyję. Jestem martwy, nic nie zrobię, nic się nie zadzieje. I to pragnienie, myślę, warto sobie czasami przywoływać, pozwolić, by ono w nas pracowało, żebym żył tym pragnieniem. Czasami właśnie nawet to pragnienie będzie najważniejszym elementem dnia, tygodnia, może nawet miesiąca, że wiem, czego pragnę. I z tego również jakoś urodzi się, zadzieje się jakieś moje działanie, żeby za tym pragnieniem pójść. Tak, chcę, Panie, spotkać Twe oblicze.